Dla bajkowiska Ernst Amadeus Hoffmann, Kraina Dobrego Ducha. Czyta Agnieszka Feilhauer. Żył raz na Podlasiu zubożały szlachcic zagrodowy. Zwał się Tobiasz Kiełpiński herbu Ugór i gospodarował na folwarku Kiełpiniec położonym na wysokim brzegu rzeki Bug, w miejscu, gdzie zataczała ona wielki łuk wokół nieprzebytej puszczy. Pan Tobiasz herb i majątek odziedziczył po swoich przodkach, którzy gospodarowali na tych ziemiach od niepamiętnych czasów. Był to kiedyś folwark rozległy, bogaty w lasy, łąki, żyzne pola, rybne wody, jak powiada przysłowie, ziemia mlekiem i miodem płynąca. Ale zmienną koleją losów majątek podupadł tak bardzo, że wielkich dochodów nie dawał. Wystarczało jednak, by pan Tobiasz z żoną Jadwigą, córką Zosią i synem Julkiem, żyli godnie, choć skromnie na tyle, że się wiele wyglądem i w codziennych zajęciach od swych chłopów nie różnili. Jednak obyczaje pana Tobiasza były na tyle różne, że chłopi z folwarcznych wsi wciąż z szacunkiem tytułowali go jaśnie wielmożnym panem. Gdy zaś jakiś przybysz pytał ich, którędy do pana Tobiasza, zawsze odpowiadali: prosto łąkami od rzeki, w stronę wzgórza, gdzie brzozowy gaj, a stamtąd już widać pałac jaśnie wielmożnego pana. Słysząc to, pomyślałby kto z przybyszów, że jak już ów lasek brzozowy na wzgórku minie, wnet ujrzy wielkopańską siedzibę. Ale tego wszystkiego ze wzgórza między brzozami wcale nie dostrzegał. Widział natomiast rozległą, bo widać przez wieki rozbudowywaną budowlę, ale tak niską, jakby zapadającą się w ziemię pod ciężarem tych długich czasów, że można ją było dostrzec w gąszczu ogrodowych drzew i krzewów, właściwie dopiero kiedy się już pod gankiem stanęło. Tylko cztery kasztany wybujały wysoko ponad kominy budowli, zasadzone przed wiekami w czterech jej rogach, mogłyby świadczyć, jak okazałą i wyniosłą była ta stara siedziba rodu. Widać, niełatwe doświadczenia wieków przygniotły ją ku ziemi, ale za to nad wyraz miłe było jej otoczenie. Już w owym brzozowym gaju na wzgórzu wysmukłe brzozy zdawały się kiwać do przybysza gałęziami jak ramionami wyciągniętymi do pozdrowienia i szeleścić na wietrze radośnie: witajcie, witajcie! Tak miły, chociaż zupełnie niepodobny do prawdziwego dworu, był dom pana Tobiasza Kiełpińskiego herbu Ugór w Kiełpińcu na Podlasiu nad rzeką Bug. Tego dnia, kiedy dzieje się nasza opowieść, pani Jadwiga bardzo wcześnie wstała i krzątała się po domu. Ścierała kurze, ustawiała wazony z kwiatami ciętymi prosto z klombów. Do kuchni wciąż biegała, bo piekła ciasto, do którego tego dnia użyła daleko więcej migdałów, rodzynków i innych specjałów, niż zwykle mogła sobie pozwolić nawet do ciasta wielkanocnego. Udało się więc jeszcze wspanialej, ale też i okazja była niezwykła. A Julka i Zosię co i róż upominała: nie wolno wam dzisiaj wybiegać do ogrodu na łąki nad stawy, a do brzozowego gaju tym bardziej. Musicie grzecznie siedzieć w pokoju, abyście wyglądały schludnie, gdy zjadą z wizytą wasi kuzyni. A miała to być bardzo ważna wizyta dla całego Kiełpińca. Przyjeżdżał daleki kuzyn pana Tobiasza, który od długiego już czasu starał się odebrać mu ten nadburzański majątek. Powodem były burzliwe dzieje podlaskiej ziemi, więc i folwarku Kiełpiniec. Dziadowie pana Tobiasza zawsze, gdy przychodził na to czas, szli w obronie ojczystej ziemi na kolejne wojny z okrutnym i zaborczym cesarzem, który choć miał już tyle ziemi, że sam nie potrafił jej przyzwoicie zagospodarować, to jeszcze uparł się, żeby zająć ten żyzny skrawek sąsiada. Tak mijały lata na ciągłym wojowaniu, więc nikogo nie dziwi, że czasu i sił i pieniędzy dziadom i ojcom pana Tobiasza nie starczało, by je należycie poświęcić gospodarowaniu. Dlatego majątek z latami podupadał coraz bardziej. Aż w końcu doszło do tego, że ojciec pana Tobiasza, chcąc ratować folwark przed zupełną ruiną, zapożyczył się u dalekiego kuzyna, Kiełpiniec stawiając pod zastaw. Los chciał, że przyszły lata nieurodzajów, wielkich powodzi i wielkiej suszy na przemian. I starania ojca pana Tobiasza poszły na marne. Aż w końcu zmarł ze zgryzoty. No i pan Tobiasz właśnie otrzymał niedawno wiadomość, że jeden z tych dalekich kuzynów wybiera się do Kiełpińca, aby odebrać ów dług albo odebrać folwark, co zapowiadał listownie od dawna i wielokrotnie. Odgrażał się, że w uznaniu zasług tajnego radcy jego cesarskiej mości otrzymał już stosowny dokument prawa własności do majątku pana Tobiasza i to z rąk samego cesarza.
tego samego, co wciąż najeżdżał podlaską krainę. Pan Tobiasz odpisywał bardzo uprzejmie, błagał o cierpliwość, litość nawet. Nic to nie dało. Więc gryzł się pan Tobiasz okrutnie, co będzie z jego rodziną. Bo wobec takiego zagrożenia na pomoc sąsiadów, a nawet własnych chłopów, liczyć nie mógł. I właśnie dziś ten kuzyn miał się zjawić z wizytą. Chociaż daleki i jednak kuzyn pana Tobiasza. Ale jakże inny był to człowiek. Rodzinne zasługi przodków pana Tobiasza w obronie podlaskiej ziemi zupełnie lekceważył. Bez skrupułów służył obcemu cesarzowi. Kazał się tytułować Maurycym hrabią de Kielpiński. I przy najdrobniejszej okazji wytykał kuzynowi na Kielpińcu, że jest on tylko zwykłym szlachcicem i nigdy do niczego nie dojdzie, uparcie trzymając się nic nie wartej, bo nie przynoszącej dochodów tradycji, wskutek czego nie potrafi nawet zadbać o zdobycie tytułu hrabiowskiego, o co szlachcicowi wcale tak trudno by nie było, a który to tytuł jemu samemu, co zawsze podkreślał, przysparza ogromnego splendoru. Dzień był słoneczny, radosny i chciałoby się dzieciom pobiec do brzozowego gaju, wyśpiewywać z ptakami wesołe piosenki, ale cóż, Zosia posłusznie siedziała przy stole i wciąż poprawiała czerwone kokardki przy sukience. Próbowała chwilami pilnie robić na drutach, ale nic się dziś jakoś nie udawało. Po drugiej stronie stołu Julek, któremu ojciec dał do rąk piękną książkę z obrazkami, by pokazał gościom, że nie jest zwykłym wiejskim chłopcem, raczej patrzył nie na kolorowe obrazki, ale na brzozowy gaj, gdzie normalnie wolno mu było biegać do woli, a dzisiaj nie. Na domiar złego, wielki podwórzowy pies Morus zaczął skakać pod oknem, szczekając podbiegał w stronę gaju, znowu powracał pod okno i znowu jął skowyczeć i szczekać, jak gdyby wołał do Julka – Cóż to? Nie biegniesz dzisiaj do gaju? Co tam robisz w dusznym pokoju? Julek już nie mógł wytrzymać i nawet zawołał niecierpliwie – Ach, droga mamo, pozwól mi wybiec choć na krótką chwilę. Ale pani Jadwiga odpowiedziała – Nie, nie, siedź grzecznie w pokoju. Już wiem, jak to będzie, gdy wybiegniesz. Zosia na pewno pobiegnie za tobą i wrócicie zabrudzeni, a wuj powie – Ach, cóż to za brzydkie chłopskie dzieci. Tak nawet mali i niezbyt zamożni kiełpińscy herbu Ugór wyglądać nie powinni. Julek i Zosia musieli więc siedzieć bezczynnie w pokoju, co było tym nieznośniejsze, że ciasto dla gości roztaczało dookoła najcudowniejsze wonie, a nie wolno go było napocząć przed przybyciem wuja. Gdyby już wreszcie przyjechał i już sobie pojechał, mruczały pod nosem dzieci i prawie płakały z niecierpliwości. Mruczał to samo pod wąsem i pan Tobiasz, zdenerwowany, bo bardzo niepewny, jak też ta rozmowa się potoczy i czym się skończy. Nareszcie usłyszano głośny tętent koni i zajechał wytworny powóz. Wysoki, chudy pan wyszedł z karety i prawie wpadł w ramiona pana Tobiasza, który i tym sposobem starał się jakoś udobruchać i przychylnie usposobić kuzyna, ale gość odsunął gospodarza i wycedził. Wybacz, drogi kuzynie, tylko bez takich ceremonii, proszę. Tymczasem Stangret wyprowadził z karety niską, grubą damę o mocno upudrowanych różem policzkach i dwoje dzieci. Kiedy już wszyscy stanęli przed gankiem, Julek i Zosia podeszli do gości, jak to im przez rodziców było polecone. Powiedzieli zgodnie – Witamy was, kochany wujaszku, kochana ciotuniu. Potem zbliżyli się do dzieci, ale stanęli jak wryci, bo takich dzieci Julek i Zosia jeszcze w życiu nie widzieli. Chłopiec miał na sobie długie szarawary, kurtkę ze szkarłatnego sukna, suto z złotem zdobioną i małą, błyszczącą szabelkę u boku. Na głowie dziwaczną czerwoną czapeczkę z białym piórem, spod której spoglądały smutne, zaspane oczy. Dziewczynka miała wprawdzie białą sukienkę jak Zosia, ale całą w misternie poskręcanych koronkach, także przypominała tort weselny. Zaś na główce włosy upięte w kok, a na jego szczycie błyszczała mała korona. Zosia zdobyła się na odwagę i chciała ująć dziewczynkę za rękę, ale ta szybko zabrała rękę i zrobiła tak płaczliwą minę, że Zosia cofnęła się. Julek też chciał zbliżyć się do chłopca, głównie zaciekawiony szabelką, ale ten nie pozwolił jej nawet dotknąć i zaczął krzyczeć – Moja szabelka! Moja szabelka! On chce mi zabrać szabelkę! Julek bardzo się zdziwił, ale że był dobrze wychowany, nic nie odparł, tylko podszedł do siostry
i szepnął jej na ucho zdegustowany. Zjemy tylko ciasto i uciekniemy do gaju. Nie będziemy zajmowali się tymi głuptasami. Zosia mrugnęła do brata zachwycona tym pomysłem. Pan Tobiasz zaprosił gości do salonu, a pani Jadwiga poczęstowała pysznymi ciastami. I od czasu do czasu dyskretnie upominała Julka i Zosię, którzy już nie mogąc się doczekać i ciasta, i końca wizyty, i ucieczki z salonu do zagajnika, zajadali je łapczywie. Podczas gdy dwójka dzieci hrabiego wujaszka, Leonek i Emilka, ledwo je skubali pod srogim spojrzeniem hrabiego ojca. Pani Jadwiga z przepraszającym uśmiechem tłumaczyła się wytwornemu kuzynowi: nie bierz, kuzynie, za złe takich manier moich dzieci, ot! Żyją jak chłopskie niemal. Pan Tobiasz skrzywił się nieco na takie tłumaczenia żony, ale nie ciągnął dalej tematu światowych manier lub ich braku, tylko zaprosił kuzyna do gabinetu, by tam na osobności porozmawiać o sprawie długu, która hrabiego przywiodła do kiełpińca. Pan Tobiasz bowiem postanowił wytłumaczyć kuzynowi hrabiemu, że nic nie są warte dokumenty hrabiego, nawet od samego cesarza, zwłaszcza takiego, przeciwko którego grabieżczym zakusom wciąż wojowali jego przodkowie, bo wedle starożytnego prawa podlaskiej ziemi ważniejsze są pradawne dokumenty, które nadają jego rodowi prawa do folwarku Kiełpiniec, a które jego ród posiada od wieków. Co zaś do długu, który pan Tobiasz chcąc nie chcąc odziedziczył, no cóż, on sam nie jest temu winien, ale oczywiście odda, tylko chciałby prosić drogiego kuzyna o cierpliwość jeszcze. A kto wie, gdyby rozmowa potoczyła się pomyślnie, może nawet zwróciłby się do możnego kuzyna o kolejną pożyczkę, by mógł uporządkować folwark. A ma już parę niezłych pomysłów, jak podźwignąć upadającą gospodarkę. Tymczasem pani hrabina Leokadia de Kielpiński postanowiła pochwalić się swoimi pociechami. Tak, tak, kochana kuzynko, tłumaczyła wyniośle. Wychowanie naszych dzieci to rzecz dla nas pierwszorzędnej wagi. I dała znak dzieciom, by zaprezentowały swoim kuzynom, jak należyte wykształcenie i obycie w świecie otrzymali. Leonek i Emilka zaczęli popis. A była tam mowa o wielu egzotycznych krainach, miastach i rzekach, które już prawie wszystkie zwiedziły. Umiały opisać, jak wyglądają żyjące tam zwierzęta, egzotyczne krzewy, drzewa, kwiaty i owoce. Leonek opowiadał, jak wygląda polowanie na srogie lwy i nosorożce. Zrelacjonował dokładnie przebieg wielkiej bitwy, która odbyła się 300 lat temu w nieznanym Julce i Zosi dawnym i odległym królestwie. Emilka zaś recytowała z pamięci nazwy gwiazd i planet, również tych zupełnie niewidocznych z podlaskich łąk, najczarniejszą nawet nocą. Słuchając tych popisów, Julek zdrętwiał. Co oni plotą właściwie? Pani Jadwiga tylko westchnęła cichutko. Co z naszych dzieci wyrośnie w tej nadburzańskiej głuszy? W tym momencie do saloniku przez okno wpadł, głośno ujadając morus, wierny przyjaciel Julka i Zosi, najwyraźniej zniecierpliwiony przedłużającą się nieobecnością swoich towarzyszy harców i tak rozbawiony, chcąc najpewniej zachęcić do nich wszystkich obecnych, zaczął skakać na panią hrabinę, na Leonka i na Emilkę, pani hrabinie urwał falbanę u krynoliny i pogryzł parasolkę z kości słoniowej, którą usiłowała się zasłonić przed tym dzikim zwierzem, jak cały czas wykrzykiwała. Leonek z wrzaskiem skrył się pod stołem. Czego krzyczysz? On ci nic złego nie zrobi! Zawołał rozbawiony Julek. To tylko pies przecież! A ty widziałeś już najstraszniejsze zwierzęta! A gdyby nawet rzucił się na ciebie, to masz przecież szablę! Ale nic nie pomagało. A w dodatku w ślad za bratem rozpłakała się Emilka, bo morus z pazurami zerwał z niej prawie wszystkie misterne koronki. Nie można było ich uspokoić. Pani Leokadii zaś wytłumaczyć, że jej dzieciom domowy pies nic a nic nie zagraża, a tylko chciał się bawić. Ale niewiele to pomogło. Hrabia, czując, że pan Tobiasz, choć zrujnowany, nie zamierza przestraszyć się cesarskich nakazów i zobaczył pradawne dokumenty, przez które nie będzie mógł tak łatwo zabrać kuzynowi folwarku, szukał tylko pretekstu, by zerwać te próby ugody. Więc gdy na odgłosy zamieszania w salonie wypadł z gabinetu i zobaczył, co się stało, stanowczo oświadczył, że nie są to odpowiednie warunki na poważne pertraktacje, i szybko zaczął się żegnać, zasłaniając się niedyspozycją żony i dzieci.
Wsiadając do powozu, odgrażał się, że jeszcze tu wróci z żandarmami i sprawę zakończy. I na tym zakończyła się wizyta hrabiego w Kiełpinie, po której pan Tobiasz tyle sobie obiecywał. Gdy tylko powóz hrabiego Maurycego de Kielpiński zniknął za wzgórzem z brzozowym gajem, pan Tobiasz chwilę zmartwiony spoglądał z ganku zamożnym kuzynem, po którego wizycie tyle sobie obiecywał w sprawach podreperowania folwarku, ale po chwili westchnął tylko głęboko, pokręcił głową, że to wszystko niby przez niesfornego Morusa. Niech będzie, jak Bóg da, bez łaski nadętego kuzyna, co to bez de ani podchodź. Dzieci prędko zdjęły świąteczne ubranka i poczuły się znowu lekko i wesoło. Do gaju, do gaju! Wołał wesoło Julek, ciągnąc siostrę za rękę i wyprawiając najpocieszniejsze skoki. Głupi chłopak! Widział niby łowy na lwy i nosorożce, a wystraszył się poczciwego Morusa! Ma szablę u boku, a pod stół się chowa! I pobiegli do gaju. Gdy już wyhasali się do woli, zmęczeni usiedli w cieniu brzóz na miękkiej murawie. I jakoś tak prawie jednocześnie zaczęli mówić o tym, że może to jednak fajnie byłoby tak zobaczyć te wszystkie egzotyczne cuda, o których tak chętnie opowiadali ich światowi kuzyni. W ich wieku przecież, a tyle już widzieli, a oni sami w tej wiejskiej głuszy nic. I zrobiło im się odrobinę smutno, bo przecież chyba można by tak, rozmyślał Julek, i zwiedzać obce kraje, i tyle wiedzieć, i umieć o tym opowiadać, i mieć piękne ubranka i zabawki, a zarazem nie być takim fircykowatym mazgajem, co pod stół ucieka przed zwykłym, wesołym psem. Ale gdzie tu myśleć o takich cudach? Tu, w folwarku ojca, zgubionym wśród puszcz i łąk nadburzańskiego Podlasia, marudził Julek. A Zosia mu potakiwała i dodawała, że marzenie ściętej głowy. Bo przecież nie dość, że folwark ledwo zipie, to jeszcze i ich ojciec może go zupełnie stracić. I zrobiło im się już całkiem smutno. I pozazdrościli możnym, bywałym w dalekim, pięknym świecie kuzynkom, którym było o wiele lepiej niż im wioskowym prawie dzieciakom. I prawie znielubili ten dotąd ich ukochany zagajnik brzozowy i stary dwór, w którym wciąż jeszcze było tyle tajemniczych zakamarków do odkrycia. I cały Kiełpiniec, i łąki nadburzańskie, i w ogóle całe Podlasie. Całkiem smutni zamilkli. A powietrze w brzozowym gaju zrobiło się jakoś dziwnie senne. Nagle z głębokiego cienia wśród brzóz dobiegł ich cichy, dziwnie słodki szmer. Dziw, bo czym lepiej było go słychać, tym bardziej ulatywał gdzieś ich smutek, żal do całego świata, że tak ubogo im dane żyć. Po chwili spośród brzóz wyłoniła się i szła w ich kierunku rozświetlona, choć przecie jak powiedziano, wśród brzóz zalegał cień. Srebrzysta jak z mgły porannej utkana postać smukłej, pięknej i choć z wyglądu poważnej, to dziwnie przyjaznej i rozpromienionej dobrocią dziewczyny. Słyszałam wasze skargi, powiedziała tajemniczo uśmiechnięta. I żal mi się was zrobiło, cóż to za straszne problemy. Słoneczna postać uśmiechnęła się jeszcze szerzej. Dzieci wcale się przybysza nie przestraszyły, przeciwnie. Z pełnym zaufaniem zaczęły opowiadać świetlistej zjawie, co je trapi. Opowiadały o kłopotach ojca w gospodarstwie, wspominając też o niezbyt udanej wizycie bogatych kuzynów i ich zmartwieniu rodziców. Nie zapomniały poskarżyć się, że one nie widziały tylu egzotycznych krajów, miast, zwierząt i roślin, co ich bogaci rówieśnicy. Że w ogóle tu nad Bugiem nie jest tak pięknie jak gdzie indziej, w krainach, o których mali kuzyni tak wiele i ciekawie opowiadali. Tajemnicza postać cierpliwie wysłuchiwała skarg i żalów Julka i Zosi. Potem, kiwając wyrozumiale głową na te utyskiwania, chwyciła rodzeństwo za ręce, mówiąc: pozwólcie, że wam coś pokażę. I ku swemu zdumieniu Julek i Zosia poczuli, że bez żadnego lęku ulatują w niebo. Popłynęli wysoko w złotej zorzy wieczornej, a wokół nich frunęły różnobarwne ptaszki, wesoło biły skrzydełkami i zanosiły się od radosnych śpiewów. W świecących w dole obłokach, jak w falujących płomieniach, zobaczyli nieznaną, baśniową krainę. Bujne, kolorowe od kwiatów gaje i ogrody, jasne i błyszczące jak ze złota domy, strzeliste zamki, lśniące jakby klejnotami zdobione. Patrz, patrz, Zosiu!
Julek wołał pełen zachwytu. Jakie cudowne pałace! Jak piękna to kraina! Ach, żeby móc je zobaczyć z bliska! Nawet Leonek i Emilka takich nie widzieli! Tym razem my mielibyśmy się czym przed nimi pochwalić! A Zosia zapytała... A gdzież jest tak pięknie? Kiedyśmy zdążyli dolecieć tak prędko? Czy to twoja kraina? Zwróciła się do tajemniczej postaci, która wiodła je w tej podniebnej podróży. Tak, to moja kraina, odparła zjawa. A kim jesteś? Pytała Zosia, nie mogąc powstrzymać ciekawości, choć mama je uczyła, że nie wypada obcym zadawać takich pytań. Jestem dobrym duchem tej krainy. Prawie zaszemrała zjawa. Jakże chciałabym tam mieszkać, a nie na naszym biednym Podlasiu. Trudno, nie dla nas widać te wszystkie cuda. Zaczęła Zosia i umilkła nagle, bo zauważyła coś bardzo dziwnie znajomego i bliskiego jej serduszku. Ujrzała w dole piękny, mieniący się w słońcu brzozowy gaj na niewielkim wzgórku wśród szmaragdowych łąk, ciągnących się hen do błękitnej rzeki. A tuż za tym gajem na wzgórku pysznił się piękny stary dwór, nad którym górowały cztery wyniosłe kasztany. Zosia odwróciła się do zwiewnej postaci, chcąc zapytać, co to takiego, że przecież skądś dobrze zna ten krajobraz, ale tajemniczej zjawy już obok nich nie było. Zosia tylko zdążyła przerażona pomyśleć, ojej, to jak my bez niej lecimy? Zaraz spadniemy! I w tej jednej chwili zobaczyła, że siedzi na miękkim kobiercu traw w tym samym właśnie brzozowym gaju. I wyraźnie zapamiętała, że choć zjawy obok nich już nie było, to jeszcze jednak słyszała jej słodki głosik. Pamiętajcie, że jeśli tylko czegoś mocno pragniecie i w to wierzycie, to tak jak gdyby już się to stało. Ale nie zaprzątała sobie tym głowy, bo zdziwieni przekonali się, że wokół i murawa, i cały brzozowy gaj ocieka z ciężkich kropli ulewy, co musiała tuż przed chwilą spaść, gdy oni w tym czasie fruwali ponad cudowną krainą wzorzy zachodzącego słońca w towarzystwie tajemniczej, pięknej zjawy. Ale i rozważania nad tym Julek i Zosia odłożyć na później musieli, bo śpieszno im było biec do domu, ażeby opowiedzieć rodzicom, co się im przytrafiło. Rodzice już wypatrywali dzieci z ganku niespokojni, bo wkrótce po ich wyjściu w stronę brzozowego gaju nad całą okolicą rozszalała się straszliwa nawałnica z piorunami, których błyskawice rozcinały ogniem gwałtownie pociemniałe jak atrament niebo. Ucieszyli się, widząc dzieci całe, zdrowe i rozradowane biegnące ze wzgórka do domu. Jednak gdy lęk o ich bezpieczeństwo minął, powróciły z kolei strapienia nad nieudaną wizytą hrabiego. Stąd nierozwiązanymi kłopotami i zatroskanie o przyszłość Julka i Zosi. Więc nie dość uważnie słuchali ich opowieści o tajemniczej, zwiewnej jak ze srebrnej mgły utkanej zjawie pięknej panny. A już to, że ta niezwykła postać przedstawiła się właśnie ich dzieciom jako duch tej krainy, to już od razu kładli między dziecinne fantazje i bajania. Na koniec zgodnie stwierdzili, że to wszystko im dzieciom pewnikiem się przyśniło. Ale pani Jadwiga jednocześnie szepnęła do siebie niedowierzająco, żeby jednak oboje mieli jednocześnie zupełnie taki sam sen, nie wiem naprawdę, co o tym sądzić. Na tym nie skończył się ten bogaty w wydarzenia dzień w Kiełpińcu, bo jeszcze przed wieczorem zbiegli się wszyscy folwarczni chłopi, prowadząc triumfalnie zaprzęgi bryczek wszystkich okolicznych sąsiadów pana Tobiasza. Przynieśli niespodziewaną, niezwykłą, ale i radosną wieść. Będzie można spokojnie myśleć o tym, jak pracowicie odbudować folwark i przywrócić pomyślność całej okolicy. Bo oto pan Maurycy, hrabia de Kiełpiński. Gdy rozgniewany wracał z Kiełpina do swojego pałacu w oddalonej o 3 mile Sterdyni, wpadł nagle, w południe pogodnego dnia, w sam środek straszliwej nawałnicy. Konie poniosły jego powóz wprost na bagna. Pasażerowie ledwo się uratowali. Okazało się, że jeden piorun, jak kula ognista, spadł na hrabiego i doszczętnie spalił ów nieszczęsny dokument wystawiony przez samego, najjaśniejszego cesarza. Świadkowie zdarzenia widzieli, jak wystraszony tym hrabia uciekał przez te bagna jak oszalały, wrzeszcząc pod niebiosa, że jego noga nigdy w tych przeklętych okolicach nie powstanie i niech diabli to wszystko wezmą. Świadkowie zdarzenia nie mogli potwierdzić, czy rzeczywiście pojawili się wtedy diabli, ale faktem jest, że od tamtej pory nikt w całej okolicy nie spotkał sprzedajnego hrabiego. Niektórzy zaś dodawali jeszcze, ale jedni nieśmiało, inni znów z całą mocą, że widzieli, jak w czasie tej burzy
ów piorun kulisty na hrabiego i przeklęty dokument spuściła płynąca z chmurami srebrzysta, zwiewna postać pięknej panny. Gdy to usłyszał pan Tobiasz? Przygarnął Julka i Zosię do siebie i uroczystym szeptem zwrócił się do nich. Dzieci, drogie dzieci, powiem wam coś w sekrecie. I ja znałem kiedyś, gdy byłem młody, tę piękną, tajemniczą pannę, która też ukazała mi piękności tej ziemi. Ale potem jakoś tak życie się potoczyło. Nie mogę sobie teraz przypomnieć, kiedy wiara w nią mnie opuściła. Wybaczcie, nie rozumiem, jak mogłem o niej tak zupełnie zapomnieć. I co tu jeszcze dodać? Może tylko, jak to zawsze w bajce. I żyli długo i szczęśliwie. Koniec. Bajka pochodzi ze źródeł Polona.